Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w kolejnym odcinku serii Realna Kamera Farming Simulator. Dzisiaj zajmiemy się akcją obornik. Jak widzicie, tutaj mamy te sprzęty, którymi dzisiaj będziemy sobie pracować. Jest to ładowarka, proszę sobie zobaczyć, jest to ładowarka z tego dodatku z mod Contest. To był chyba polski ten pack. I mamy też klasa, dosyć mocny klas, ma około 200 koni i rozrzutnik Gilbert. Znajdujemy się też na mapie Wschodnia Dolina od Riota. I dobra, to możemy sobie przechodzić od razu do roboty. Jak widzicie, tutaj jest gospodarstwo. Słuchajcie, dzisiaj ogólnie troszeczkę też inna perspektywa. Jak widzicie, widać tak, kierownicę, widać shifter, widać też button boxa i tutaj troszeczkę jeszcze widać, widzicie, joystick. Widać joystick jeszcze. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Też jest softbox, więc troszeczkę inaczej mnie widać. Mam nadzieję, że lepiej. Ogólnie stanowisko też trochę lepiej widać, bo ten softbox łapie też właśnie stanowisko, więc bardzo, bardzo sympatycznie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy już może do roboty, bo to nie ma co się tygocić, Słuchajcie, jedyneczka. A, nie w tę stronę. Dobra, tu mam rewers. Aha, dobra. Dobra, ogólnie mam tutaj skrzynię ustawioną w tej ładowarce, bo nie wiem, czy to jest akurat prawda, ale tak mi się wydaje, bo tutaj też jest chyba sprzęgło, albo to jest ręczny. Chyba to jest ręczny, ale dobra, dajmy na to, że mamy skrzynię, bo chcę się tą skrzynią pobawić. Czekajcie, trzeba zobaczyć, czy tu dobrze się będzie ładować. Dobra, no i ładujemy. Ogólnie to słuchajcie, mam w planach, czekajcie, ten rewers mógłby być trochę inaczej ustawiony, a szkoda, o kurna. A szkoda, bo mógłby być trochę inaczej ustawiony, ale dobra, nie jest źle. Nie no, powinien być tutaj ustawiony na joysticku, ale dobra, teraz może tego nie będę przestawiać, albo zaraz sobie to przestawię, bo trochę to może przeszkadzać. No, może sobie to przestawię, bo patrzcie, muszę cały czas rękę tutaj. Dobra, to słuchajcie, przestawię to i zaraz jestem. Dobra, słuchajcie, już sobie przestawiłem tutaj taki guzik na joysticku i teraz będzie o wiele wygodniej, bo jak wiecie, ładowarce ogólnie, znaczy w niektórych ładowarkach, nie wiadomo, nie we wszystkich, jest właśnie tak jakby pod joystickiem taki, taki właśnie do zmieniania kierunku jazdy, czyli rewers może taki, no rewers jest, wiecie, tam. Czemu to tak jakoś dziwnie się wysypuje powoli? Szalało to, czy nie wiem. Wysypuje się to jeszcze w ogóle? A, bo tego się nie da chyba. Nie, może i się da. Nie, no po prostu, no dobra, taka łycha, no nic nie poradzimy. Ale dobrze, że kurna, mam ten guzik tak przestawiony, dobra. Ważne, że jest, słuchajcie, no wygrałem sobie pierwszy raz skrzynię biegów i poustawiałem już sobie ją właśnie, że jest sprzęgło, hamulec i gaz. To jest pierwsza skrzynia biegów ogólnie w farmingu, bo była w 17 też. Ale jak ktoś grał, to wie, że tam nie było można sobie ustawić na przykład sprzęgła, no nie, pod sprzęgło, albo się dało, a ja po prostu nie wiedziałem, jak to zrobić. A tutaj normalnie ustawiacie sobie sprzęgło, hamulec i gaz, czyli tak jak na przykład macie w Euro Trucku i to mi się naprawdę bardzo podoba. Jeszcze to tam się wysypuje. Dobra. Tak jak macie normalnie w Euro Trucku i to mi się bardzo oczywiście podoba. Czekajcie, dobra, już jest 0, dobra. No i normalnie jest bardzo realnie, można sobie wybrać kilka skrzyń. Jak ktoś oczywiście gra na tym, to wie, czekajcie sobie, może to tak przedstawię. Jak ktoś gra na tym, to wie, że można sobie kilka skrzyni oczywiście tutaj wybrać i to mi się bardzo podoba, bo mamy do wyboru, jest też taka stara skrzynia, która właśnie jest tutaj, czyli patrzcie, na przykład bez sprzęgła sobie... O, widzicie, tak jakby przygasł trochę, no ruszył, ale załóżmy z dwójki, jakbym dał dwójkę, zaraz wam zaprezentuję, no to już niestety, no... Bez gaz, czyli jest to bardzo realne i to mi się podoba, czegoś takiego brakowało. Oczywiście mam też mod Season, jak widzicie po drzewach, można zaobserwować drzewa. Jest mod Season, z tego względu, że no właśnie sobie wgrałem, żeby to fajnie pracowało. Dobra, słuchajcie, pokażę wam, jak to działa, jak ruszę sobie z dwójki bez sprzęgła na przykład. Patrzcie, mam dwójkę i szybko puszczę sprzęgło, o. Kurna, nie w tę stronę. A skubanie z dwójki też daje radę, a z trójki sprawdźmy. Nie wiem, jak on daje radę, ale daje, myślałem, że nie da rady. Ale widzicie, ciężko ma, dobra, dajmy z czwórki. Da radę? No i zgasło, dobra, bo dlatego, że zhamowałem, widzicie, zgasł. Musimy sobie teraz... go odpalić. A, na biegu jest, dobra, nie odpali na biegu. Widzicie? Realne, bardzo realne. Musiałem sprzęgło wcisnąć, żeby wiecie, żeby odpalił. No bardzo realnie, dobra, słuchajcie, jedynka nam starczy, nie ma co tutaj szybko jeździć, bo trzeba rozrzutniki naładować. Ogólnie też podoba mi się strasznie Class ze względu na interior. Ma fajnie wykonany interior. I musiałem go umieścić w tym odcinku, bo... no inaczej się nie dało, mówię wam, że inaczej się nie dało, bo naprawdę bardzo podoba mi się ten Class. Czekajcie, tu jeszcze trzeba, trochę się wysypuje. Dobra, wysypało się. No i patrzcie, ładowarkę też chciałem przetestować, kurna, bo jeszcze nią nigdy nie jeździłem. Właśnie w farmingu, też nie testowałem, chciałem sobie ją wziąć, tak wiecie, pojeździć troszeczkę i zobaczyć jak ona tutaj pracuje. I no jak na razie spisuje się bardzo świetnie, jest mała, poręczna. Fajnie działa tutaj. I jest elegancko, ogólnie FreeTrack, patrzcie, działa FreeTrack, możemy tak samo sobie... No fajna sprawka, lubię tą serię, bo właśnie można się fajnie pobawić tutaj, no, na sprzęciku. Ogólnie to shifter, wiecie, no normalny shifter jest taki troszeczkę krótszy, ale ja mam ten SKRS od Scani, jakby ktoś tam się interesował. Kupiłem, bo swego czasu grałem bardzo dużo w Euro Trucka. I czasami sobie właśnie jeszcze też pogram. Dobra, zero. Czasami sobie jeszcze pogram, tylko ostatnio właśnie trochę mało, bo nie ma zbytnio czasu, nie ma kiedy. Ale wiadomo, w zima, jak nadchodzi zima, to pewnie tak, no z reguły tak jest. Będzie więcej czasu, wiadomo, bo zimę tam za często się nie wychodzi też na dwór, nie ma nic do roboty. Dlatego po szkole się siedzi, o nie, szkoła to jest... Ale no tak, no po szkole się siedzi, ogólnie słuchajcie, dzisiaj 16 sierpień. Ale nie będę mówić nic na ten temat, bo każdy się domyśla i nie jest to dobry temat. O co chodzi, każdy się domyśla. O kurna, trochę tutaj przywaliłem. Dobra, wszystko. Zobaczmy, czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy ile jest procent. Ale pełnego to chyba jeszcze nie ma, ale dobra, naładujmy sobie, nie będę sprawdzał. Pełnego na pewno jeszcze nie ma. No i słuchajcie, planuję, teraz wejdźmy ten, planuję taką nową serię na kanale, tylko nie z farminga, tym razem nie z farminga. Nie z farminga, bo wiecie, farming już to jest bardzo dobra gra, ale chcę, żeby coś innego wprowadzić też na kanał, jakąś inną grę i będzie to gra bardzo lubiana. Przez dużo widownię na moim kanale i pewnie już się domyślacie o co chodzi. No to dobrze się domyślacie, jak ktoś się domyśla. A jak nie, no to zobaczycie niedługo. No i ogólnie sobie tak będziemy grali. Mam nadzieję, że to jakoś wystartuje niedługo ta gra nowa i będzie, no i będzie fajny start. Bo też planuję jakieś takie fajne wejście na tą serię, tylko nie wiem czy mi się to uda, kurna. Nie wiem czy mi się to uda, bo tam załatwię różne sprawy, ale to akurat się zobaczy, nie będę na razie nic mówił. No i gra. Czemu to okno tam się buguje tak w tym domku? Ale to może dlatego, że za daleko. Słuchajcie, rozrzutnik jest już prawie pełny. Będziemy sobie jechać, rozrzucać to na pole po słoneczniku. Tam jest pole po słoneczniku, oczywiście na usługi, bo to nie jest moje pole, Słuchajcie, no rozrzucamy sobie. Ogólnie zamiast hashtagu napiszcie kolejną akcję, jaką chcecie zobaczyć w następnym odcinku, bo właśnie też sugerowałem się tym, co napisaliście. Tam kilka osób napisało, że chcą akcji obornik, dlatego robimy ją właśnie, nie? Więc napiszcie, jaką akcję chcecie zobaczyć w następnym odcinku i będzie fajnie. Zamiast hashtagu, wiecie, bo zawsze hashtag mówię, obojętnie jaką akcję. Napiszcie tylko, na przykład widziałem, że niektórzy piszą, że na przykład zrobić orkę. Słuchajcie, orka już była, więc nie ma co odrobić. Dwa razy czegoś samego, dobra. Wszystko się wyspało. Jeszcze może jedną łyżkę się uda. Chciałem patrzeć ile procent jest. A tu widzicie, dosyć sporo. Skrzynia biegów. Ogólnie sporo osób już gra na skrzyni biegów. Bo to jest fajny mod. Pierwszy chyba taki mod, który wyszedł do farminga ogólnie ze skrzyni biegów. Bo był przecież ten w 17, no ale on nie był tak dopracowany jak ten. Season też jest fajnie dopracowany. Dlatego sobie go testuję. Pierwszy raz gram na Seasonie. Ogólnie jakby kogoś to ciekawiło w ogóle. Czekajcie, spada to jakoś szybko jeszcze? No patrzcie, jeszcze leci. Dobra, już chyba pełne. Tak, mamy pełen już rozrzutnik. Trzeba zapierdzielać już na polu, bo to nie ma co. Czekajcie, sobie tylko wsunę ten i podjadę sobie od razu łychę na pełnię. Łyżką ładuję z tego względu, że jest trochę wygodniej, a tutaj tak jest na takiej kupie, no nie? Więc bez problemu łyżką daję radę. Widzicie tutaj ładowareczka JCB. No i Class, no i mamy naszego Classa. No i pan Class, co tu się wydarzyło? Co ten rozrzutnik cieknie? Nie no, może coś tam, wiecie, się przesypało. Dobra, wchodzimy do klasa. No i pan Klas, no kurde, no i odpalamy. Komu się nie podoba ten Klas z wyglądu? No ja nie wiem, mi się naprawdę bardzo podoba. Jest bardzo sympatyczny. Dobra, wrzucamy sobie na razie jedynkę. No i ruszamy, trzeba powolutku. Dobra, dwójeczkę. Wiem, że tutaj automat jest w tym klasie normalnie. No ale słuchajcie, no muszę się pobawić tymi biegami. Muszę się tymi biegami pobawić. Dlatego właśnie dałem tutaj też skrzynię biegów. Gilbert, rozrzutnik, spisuje się na pewno bardzo dobrze, bo był testowany na osinie. No i czwóreczka, panowie, tutaj jeszcze kostki. No i lecimy sobie tutaj w lewo akurat. Dobra, klasik. Najbardziej mi się podoba w tym modzie to, już powtarzam się kolejny raz, że sprzęgło działa. Że działa sprzęgło, to jest najlepsze. Bo bez sprzęgła no nie byłoby tak ciekawie, tak jak w 17, spoko, ale bez sprzęgła nie jest to aż tak ciekawie. A tutaj patrzcie, sprzęgło kliknę i gaz, i mogę gaz do dechy, on jedzie dalej. Hamulec ze sprzęgłem, bo jak sam hamulec to zgaśnie mi i to jest właśnie realne. To mi się bardzo podoba. Patrzcie, no tutaj widać wiosna jest, dobra, to jest to pole tutaj, tak, to jest to pole. Zacznę sobie może z tej strony, dobra, zarzucę może dwójeczkę. Dobra, dwójką będziemy sobie chyba jeździć, to będzie tak najbardziej odpowiednio, tak mi się wydaje. Dobra, jest. I teraz odpalamy, czyli odpalanie było tym, dobra. Odpalanie było tym, no i dobra, lecimy sobie dwójeczką. No i patrzcie, możemy sobie wyjrzeć, zobaczyć. Także wiecie, do sąsiada za dużo nie leciało, żeby za dużo nie stracić. No i klas. Na pewno jak będzie jeszcze jakaś seria z farminga, znaczy będzie seria z farminga 19, na pewno jakoś zorganizuję. Ten klas będzie musiał się u mnie pojawić, bo chyba, że wiecie coś ciekawszego, wiecie. Ale jak na razie się nic takiego nie zapowiada, więc na pewno pojawi się ten klasik. No strasznie mi się podoba z interioru, patrz, nawet orka by fajnie nim wyglądała. Tu można bruzdę sobie zobaczyć, ale tak średnio, bo wiecie, on jest bejsior, no kurna 200 ponad koni, no to jednak jest trochę, jest sporo, więc no więc wiecie, no nie ma co. Patrz, idealnie tutaj. Nie wiem, czy on ma GPS, ale ja wolę mieć kontrolę nad ciągnikiem i bez żadnego GPS-a tutaj jechać. Na dwójeczce widzicie, na dwójeczce lecimy sobie. Nie ma co też za szybko, bo chcę tutaj gęsto zrobić, bo później to będzie sprawdzane, bo wiecie, to jest na usługach, to nie jest moje pole. Dobra, to nie wiem, nie będę chyba sobie tak tylko od razu zakręcę. O kurna, z biegu mi wyszedł. Dobra, od razu sobie tak zakręcę. Jest rozrzutnik. Zaraz może wyjdziemy, to zrobimy jakieś zdjęcie, żeby było na miniaturkę. Choć jedno już zrobiłem. Nie wiem, czy w tym klasie się otwierają drzwi. Nie chcę już teraz sprawdzać, ale powinny się w sumie otwierać. Słuchajcie, możecie też zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jak ktoś oglądał do tego momentu, żebyście tak, wiecie, nie zapomnieli. Na przykład subskrybera na moim kanale, bo to też jest bardzo ważna rzecz. O, do sąsiada, żeby za dużo nie leciało, bo to oszczędność. Ile mamy? Jeszcze 50% to jest dosyć sporo. No to zasuwamy. I słuchajcie, no u mnie jest aktualnie dzisiaj dobra pogoda. Co bardzo ciekawe, bo powiem wam taką ciekawostkę, zanosi się, że pod koniec, już tak w następnym tygodniu mają zacząć się deszcze. Nie wiem, czy akurat w waszych regionach, ale na przykład u mnie. Chyba na całej Polsce nawet. Więc trzeba korzystać teraz z pogody, bo później no może jej nie być i będzie lipa. Słuchajcie, no tutaj słoneczniki były. Ogólnie też pomagałem wtedy, jak te słoneczniki były. No i bardzo sympatycznie teraz tutaj się dogadałem i sprzedaję właśnie też swoim zestawem. Nie no, ten klas jest miazga, no takiego klasa jeszcze nie widziałem. Patrzcie, no jeden przejazd, nie no jeszcze nawet ponad jeden przejazd, taki okrągły będzie. Tu jeszcze sobie, to sobie jeszcze zatyguję, że tak powiem, zakręcę. I ogólnie, słuchajcie, fajnie się gra, jak ma się ogólnie fajny sprzęcik do grania, ale jeszcze fajniej się gra, jak jest 60 fps-ów. 60 fps-ów i no jest super, bo jest ta płynność. Ja lubię, jak jest płynnie w grach. Dobra, słuchajcie, musimy sobie zajechać tutaj do pole kogoś, żeby rozrzucić. Dobra, teraz wsteczny i jeszcze podjedziemy kawałek na pewno. Tekstura, naprawdę fajna tekstura. To chyba nie jest oryginalna tekstura, więc no pozdrowienia dla Riota, bo tutaj teksturka, jak widać, bardzo spoko zrobiona, podoba mi się. Jest dosyć realna. Dobra, tak wiecie, żeby było równiutko. Na dwójeczce. No jest elegancko, kurna. Takie akcje mi się najbardziej podobają i jeszcze fajniej by się grało, jakby było nas, załóżmy, dwoje, ale ta seria, wiecie, z singla też teraz akurat by chyba nie było, żeby ktoś wbił, a tak to wiecie, dobrze jest ta seria, bo jak wsiadam, nagrywam kiedy chcę i to jest właśnie dobre, bo nie zawsze właśnie jest czas, żeby z kimś nagrać, dlatego dobrze mieć serię też z singla, ale no, wiecie, no jak ktoś tam ma dużo czasu, no to zawsze się zgrywa. Ostatnio akurat teraz czasu jest trochę więcej, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. I w poniedziałek też jadę na wakacje dwudniowe, można powiedzieć. Też bardzo ciekawie, akurat pod koniec wakacji. Niedługo, nie będę wam mówił gdzie, już niedługo, ale no do pewnej placówki i pewnie domyślacie się jaka to jest placówka, bo już jest sierpień, dobra. Koniec, już jest sierpień, to wiecie, no to trzeba korzystać z wakacji. Dobra, lecimy, to już koniec, tak. No i napełnimy sobie szybciutko. I znowu przyjedziemy, dobra, no i zasuwamy. Myk, kurna. Patrzcie, teraz ta zmiana biegów, słuchajcie. Słyszeliście jaki kozak? Nie no, mi się to naprawdę na maksa podoba. Ogólnie pole, podoba mi się ukształtowanie pola. Tamte krzaki też fajne. Fajnie to wszystko wygląda, elegancko, no elegancko. Dobra, tutaj trzeba zwolnić, bo tu są pola, no to... Ale nie do zera, kurwa, nie do zera. Za mocne te hamulce. Za mocne, trzeba zedrzeć chyba. Dobra, słuchajcie, to ja może sobie naładuję ten obornik. No i się z wami widzę, może to będzie nudne już, bo już ładowaliśmy. I polecimy sobie jeszcze raz wywieźć, więc ja się z wami za momencik widzę. Dobra, słuchajcie, jestem, naładowałem już kilka łyżek, zostało jeszcze, no już kilka naładujemy, żeby tak nie za dużo, wiecie, bo za dużo nie można też wozić. I będziemy jechać, wywieźć, no i pewnie skończymy odcinek, ale to jeszcze wiecie, no. Trochę czasu jest, dobra. Trzeba to wysypać. Ogólnie ta łyżka jest taka, znaczy to ładowarka tak słabo jakby, słabo może opuścić tę łychę i to jest właśnie najgorsze. Tak jak 6x6. Najgorsze tak jak 6x6, dobra. Mek, jeszcze pewnie ze dwie i będzie, no i, o kurwa. I będzie pewnie koniec, bo nie ma co za dużo kłaść, bo jeszcze rozrzutnik pęknie. A kto wie, tam jak wiecie, ile zalecane jest, tyle trzeba załadować. Choć i tak jeździłem polnymi, to tam żadnych kontroli by... O, widzicie? Żadnych kontroli by nie było. No, Gilbert elegancki. No, przyjechałem sobie tutaj, zawróciłem, cofałem. Zawróciłem i elegancko. Dobra, sypie to się jeszcze sypie. Czekajcie, tak o może. Zobaczę. Sypie cały czas, widzicie, bardzo powoli. Bardzo powoli, ale daje radę. Myk. Dobra. Ile jeszcze? Sprawdzę. Co tak mało? No może tak będzie lepiej. Będziemy tak po prostu patrzeć. Dobra, patrzcie. Tam w prawym... O kurna. W prawym dolnym rogu widzicie nad tym paliwem i... tym wskaźnikiem naprawy widzicie właśnie biegi. Teraz to jest sprzęgło. To jest 100% zapiszę. To jest sprzęgło. I teraz powoli puszczam. Nie no, kozacko. Jest to wszystko obmyślane. Fajnie, ten chód też jest potrzebny, bo w 17 na przykład był tak też po prawej stronie, tylko nie nad właśnie tym licznikiem i tak dalej, tylko po prostu nad, tak jakby w połowie do tam gdzie są pieniądze, nie? A i co on tak się przesypuje? Może już 100% jest jak się Tak, może już jest, nie wiem, bo się, widzicie jaka kupa się usypała? Czekajcie, może ją zgarniemy trochę. Ta kupa z kupy się usypała, ja nie wiem. Dobra. Trochę przynajmniej, bo... O, żebym zaraz opony nie przebił. Bo wtedy taka opona troszeczkę kosztuje, dlatego nie, dobra, lepiej nie. Sobie postawmy. Dobra. No i starczy i teraz można lecieć do... Patrzcie, kurna, ten zestawik. No i możemy lecieć do klasa, potężnego klasa, bo jak widzicie jest to oczywiście... Potężny sprzęcik, naprawdę bardzo fajnie wygląda, też mam nadzieję, że uda nam się szybko zrobić jakiegoś screena, znaczy mi się uda, nie? Na polu jakoś, dobra, możemy od razu z dwójki zruszyć sobie. No i ta zmiana biegów, ten dźwięk jest naprawdę kozacki. Pogram trochę na Seasonie, bo podoba mi się, ogólnie w 17, nie wiem jak ktoś grał to będę to zauważył, jak się grał na Seasonie to była troszeczkę lepsza grafika. Tak lepiej, no nie wiem, fajnie to wyglądało, dlatego zawsze grałem na Seasonie. Znaczy zawsze. Później jak już zacząłem grać na Seasonie, to już tylko na nim grałem, tylko. Dobra, gdzie to było to pole? To było... Jeszcze dalej, dobra, to możemy sobie jechać piąteczką. Tak jak tutaj jest, dobra, to jest tutaj zaraz za tym polem. Widzicie, no woda troszeczkę stoi, stąd to wygląda jak śnieg taki biały, ale to nie śnieg. To nie śnieg. Dobra, nie, to lecimy sobie dalej, bo ja tutaj wjechałem, przecież tam trzeba dokończyć. Mogę od razu sobie rozłożyć. Tak, dobra, rozłożyłem. I tutaj sobie wjedziemy, dobra. Dwójeczka. O, widzieli, słyszeliście? Nie ma, nie ma. Musisz rozłożyć. Przecież rozkładałem. Coś się stegowało. Dobra, nie w tę stronę. Dobra, teraz jest dobrze. Włączamy, no i lecimy. Włączamy i lecimy, dobra, jest elegancko. Teraz słuchajcie, misja. To jest ta misja. To jest właśnie ta misja. Wejdź szybko. I szybko do tego. Do ciągnika, kurda. Ale nie, screenshot wyszedł kozacki. Screenshot wyszedł kozacki, będzie trzeba go użyć. Nie wiem, czy akurat zdążyliście zobaczyć na pewno, ale wyszło fajnie ten pod słońce, tak, kurna. Kozacko, dobra. Dojeżdżamy. Elegant. Ten podoba mi się też właśnie interior tego klasa, jest tutaj wszystko, widzicie, panel. Jest panel, jest... kurna. Nie wyłączyłem, dobra, ale trudno. Po prostu będzie trochę grubiej. Jest panel, jest wszystko. Ogólnie naprawdę bardzo fajny klas. Z reguły klasami nie grałem w farmingu, nie wiem, w 17. I ogólnie tam w innych farmingach klasami nie grałem, ale no ten bardzo przypadł mi do gustu, bardzo fajnie tutaj się prezentuje. I na pewno będę nim grał, bo dla mnie najważniejsze, powiem wam szczerze, jest w tych modach, żeby interior wyglądał jak najlepiej, żeby to właśnie fajnie się prezentowało. Bo z reguły to wiecie jak to jest, że z wyglądu na przykład, znaczy z reguły jest tak często, że z wyglądu na przykład widzicie jakąś modyfikację, pobieracie, a okazuje się, że to jest w interiorze, że tak powiem, gówno to jest. Kurna, muszę się podsunąć trochę, o, teraz lepiej, na fotelu, trochę wyżej, czekajcie, trochę, tak za blisko, bo tutaj za grubo nie będę sypał, bo to wiecie, no. Ja tutaj jestem, w sumie i tak od rozrzutnika jestem tutaj właśnie, dostaję hajs, więc jest elegancko. Gilbert. On w sumie ten Gilbert nie jest aż taki pojemny. Ile on tam mieści? Ponad 16, koło 16 ton. Z tego co mi właśnie wiadomo. Koło 16 ton. Do tego klasa może i za duży, ale ten... znaczy, za duży klas może do tego Gilberta może i za duży, ale... ale nie jest źle. Na razie jego nie rozrywa tutaj. Wszystko dobrze, chociaż ten wałek... no to... na razie nie rozrywa, więc jest dobrze. Tu już tak pewnie końcówka jest, czekać. Tak to nie zerknę, tak. Ale pole naprawdę, ukształtowanie pola ogólnie jest bardzo fajne. Tutaj widzicie bardzo dużo przyrodniczych krzaków, które nadają fajnego polskiego charakteru. Dobra, tutaj wyłączę. Kurde, zapominam o sprzęgle, to nie wiem. Choć i tu i tak w tym ciągniku powinien być automat, tak jak już mówiłem, ale... o, teraz wszedł tą obroty, bo zmieniłem na dwójkę. Żebym wałka nie rozerwał. Dobra, no i lecimy do końca. Te drzewa takie trochę kwadratowe. Ale nie, to bardzo fajne. Ja też miałem takie na mapie. Ogólnie drzewa są spoko. Teraz i tak Riot chyba wymienił drzewa, no żeby to działały Season. Z tego co mi wiadomo. Z tego co tam widziałem. Dobra, to jeszcze zdąży... kurna, machnąłem. Dobra, chyba to jeszcze się uda zrobić, chociaż zobaczę ile procent. 29, to bez problemu. Słuchajcie, bezproblemowo. Jeszcze może dojedziemy do końca, w ogóle skończyły całe pole, więc za dwa rozrzutniki to powiem jeszcze, że nie wiem ile dostanę. Nie wiem ile dostanę, ale za dwa rozrzutniki mogę troszeczkę dostać. Trochę mogę dostać. Ale jeszcze muszę się dowiedzieć, tam wiecie, my ustalimy to później, nie będziemy teraz tam od razu powiedział, zadzwonił, żeby wywieźć, no to ja wsiany sprzęcik i zasuwam, bardzo ciekawy sprzęt. Dobra, tu można sobie oczywiście sztrujeczkę załączyć. Ile procent zostało? 18, to dojedziemy na luziku. A jak nie dojedziemy, to taka końcówka będzie nie zrobiona. Chyba że trochę nie będę robił aż tak tego gęsto, no to na pewno dojedziemy, o. Na spokojnie, chociaż nie, mogę jechać dwójką, to i tak da radę. Kurna. No i mamy pole skończone. Ile? Zostało ile tutaj? 16? No trochę zostało wywiezione. Trochę zostało, 32. Tak? Chyba tak. Chyba tak. No to 32 tony załóżmy. Dobra, jeszcze wyrzucę tutaj, tak pojadę. O, tutaj do końcówki. I tu na końcówce niech na miedzy trochę się to rozsypie. Zobaczymy ile jeszcze. No i ostatnie. I koniec, można składać. Składamy sprzęcik. Jeszcze tylko wyjdę, czekajcie, wyjdę. I słuchajcie, no ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jak widzicie, Class bardzo elegancko się prezentuje. Nie, ale ogólnie fajnie to jakoś tutaj wygląda, te słońce tak pada, fajnie wygląda. Słuchajcie, no dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, możecie stawić oczywiście łapkę w górę, suba na moim kanale, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. No i jakiś komentarz, wiecie, tam komentarz jakiś napiszcie, co, jaką akcję chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. No i widzimy się właśnie w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, siemanko.